Siema, tutaj doktor Stalker, a to jest Ghost Recon, tak jest, i jest ze mną. Siema, Marshall. Ghost Recon Phantoms, jakby tak dokładniej. Tak, i ja gram w tą grę w tym momencie pierwszy raz, można powiedzieć, to mój pierwszy mecz. Tutaj Marshall jest to już weteranem, można powiedzieć. A, już dwa konta. Tak, i Marshall mi się będzie uczył, jak w tą grę się gra. Tak, będę ci się uczył. Tak, i... Tak, będę ci się uczył. No będziesz mnie uczył dzisiaj. To powiedz mi, co mam robić, te punkty przejmować, tak? No właśnie, głównie tutaj chodzi o punkty. Jeśli oni zdobędą wszystkie, to wiadomo, przegrywamy. Im mniej ich mają, tym większa szansa na nasze zwycięstwo. No tak BF-owo, no można powiedzieć, z tym przejmowaniem punktów. Tak, tylko że tutaj jak wszystkie przejmą, to już koniec. Tak, ja nie mogę się przyzwyczaić do cholery... Lecy. Ale zabiłem go? Nie, nikogo nie zabiłem, jak mój wynik... Gdzie jest mój wynik? A, zabicia 0, zgony 4. No. I jak widzicie, najlepiej mi idzie. Dostałem kolejny śmiertelny postrzał w rękę. Tak. Jakieś rady? No... Używaj osłon. Ja się poskakuję. Use oracle, please. Najważniejsze są tutaj właśnie, żeby osłon używać. Okej. To jest to, że nie chciałeś iść na ten... Na początkujących, no to widzisz, jak to teraz wygląda. Ja wolę na hardcora iść, kurde, od razu. Od razu na głęboką wodę. Dokładnie. Taki żołnierz z pierwszego zdarzenia. Dobra, ja tutaj przejmuję już C. No już. Skanują. Jak go mogłem nie zabić, lol? Jaka lamię w tę grę. Widzisz, na początku każdy, ja też lamiłem. Lol, w ogóle nie strzelałem, a tego nie zabiło, dlaczego? Mówić, że to trochę wyżej, że już jest. Na początkujących zabiłbyś go od razu. Te. Wyciszę sobie tych gości, co gadają. O, już jest lepiej. Ja chcę kogoś w końcu zabić. Doczekasz się w końcu, nie martw się. A jak się nie doczekasz, to ja paruję starczą i do gościa po prostu dobijesz. Dobra, próbuję, nie wiem, jeszcze jakoś zajść. No nie mogę się przyjrzeć, nie mogę się tego przyczaić, że jest to od drugiej osoby. Widzę. Trzeciej właściwie. No trzeciej, no. I no po prostu nie mogę się do tego przyczaić, no. Przyzwyczaisz się. Dobra. Na balkonie. Od razu mówię, nie leć tak na pałę. Tutaj nie jest jak w BF-ie czy w CS-ie. Nie leć na pałę. Dwóch na naszym balkonie. No właśnie. Tutaj trzeba ostrożnie. Trzech. Każdy ruch trzeba planować. Właśnie to poczułem. Jak tak chcieliście. Da się właśnie czołgam przez byle jaki korytarz. Żeby tylko dotrzeć. Trzeć na miejsce, gdzie chcę. No i jeszcze nawet tego mi się nie udało. To jak ja mam tego ziomka wyciszyć? Escape, opcje, komunikatuj audio i poziom głośności na minimum dajesz. Czekaj, opcje, tak. No, komunikatuj audio. Audio, no. Poziom głośności, no i tam poziom głośności tam wyciszać całkiem. Ale głośność ogólna? Nie. Opcje, komunikaty audio i poziom głośności tam masz. Pod głośnością mikrofonu. No, opcje audio, tak? No. No i mam w opcjach audio, to ja mam tak. Głośność ogólna, głośność efektów dźwiękowych i głośność muzyki. Mówię komunikaty głosowe, bo mówię komunikaty audio, a nie samo audio. Aha, komunikaty audio, okej. Okay. No ile takiego trzeba ma być? No i kurde, nie będę mi tu gadać. Tak, nie będzie, nie będą sami. No i teraz przydałoby się kogoś ubić.
pomału. Tutaj wszystko trzeba, nie można się śpieszyć aż tak. Ty mówisz, że ja jestem tak śpiący, że mam ledwo oczy otwarte. Nie zabiłem go, nie, i było dwóch, cwele. Na klamerki sobie oczy przyczepę. Woda mi się skończyła. I co? Zaczekam zaraz na ciebie, jak się zrespisz, albo właściwie za mną jesteś, no to podążaj za mną. Okej. Okay. Jest twoim duchem przewodnikiem. Może przeżyjemy. Na pewno dłużej. Oho, uważaj. Tam u góry jest jeden. Mam go. Jak szybko. Z czego ty strzelasz? MK-16, a ogólnie to skarka. Dobra, chodź. Zabili mnie. No to mówię chodź, a nie. Nie, ten się strzela. Śmiertelny strzał w łeb. Nakrycie czy zwykły? Nie wiem, chyba nie, taka czaszka. Czerwony czy żółty? A i nie pamiętam, nie zapamiętałem nawet. Mówię, że jestem strasznie niewyspany i chcę się spać. A to będą lajki. Dobra. To jest wróg. Co to było? What the fuck, ja bym go zabił. Ja nikogo nie zabiłem, kurwa, jeszcze raz. No na sam koniec rundy się władowaliśmy. Chwila, idę po wodę. Okej. Okay. Żeś miał daleką drogę. Na krześle tam podjechałem. No, już gramy, okej, okay, dobra. No, teraz już bez rozgrzewki, tylko od razu. Okej. Okay. Powiedz tak, rzadko kiedy warto właśnie główną stroną iść. Warto czasami albo trochę z tyłu, albo trochę z boku. Żeby po prostu dobić miejsc strzelających przeciwników. Już strzelaję, już. Już mnie podpalają, no mikrofalówką, no. To nie jadą. Zaraz to ja biję tam tarczą. I tylko masz mi pomóc. A mój cel teraz kogoś ubić. Potrzebna będzie ci, żeby mi pomóc, strzelba albo właśnie karabin. Które preferujesz? Jak dotąd? Ja teraz nie wiem, czy ja automatycznie, czy automatycznie? No, teraz... Łoż ty! Nie fart. Dobra, Stalker, ile będziemy grali meczy? Ze trzy? Żebyś mógł się zapoznać z każdą klasą? Tak. Zabiłem go? No nie! Ja pierdolę. Od razu mówię tutaj, pruj ile wlezie. Ostrożnie, ale pruj ile wlezie. Ja nie wiem, jak ja klasę zmienić. No, podczas meczu się nie da niestety. Dlatego właśnie wybór klasy jest... Trzeba dobrze przemyśleć. Kurde no. Dobra. Przed nami nikogo nie ma. Ale radzę się zwolnić trochę. Idą lewą. Tam ja się boję wchodzić, ja pójdę za tobą. Róg. Mam go. A się siłem. Dobra, przed nami tu nikogo nie ma. Tutaj też nikogo. Idziemy na punkt. Wow, plecy. Od pleców dostałem. Ty no, skubany się przekradł. Idziemy na niego, we dwóch. A gdzie on jest? Tam, jak są te dwa łuki. Obok tego billboardu, tam gdzie ja teraz idę.
Mam go. O, jeszcze jeden. Jeszcze jedna kruszyna. Łap to. Dobra. Miejsce... No, bez jaj. Gdzie są wrogowie? Kurde, ale tutaj naparzają. O. Tutaj trzeba każdą akcję przemyśleć na szybko. Taktycznie ta gra. Łasz kurde! No kurwa mać! Czemu go nie zabiłem? 60 HP mu zostało. Ile może, ile chciała amunicję odłać, a ile on może we mnie? Powiedzmy sobie kurde, 4 strzały czy tam 5 mnie... 4 strzały, 4 strzałami mnie zabił, a ja ile w niego popołałem kurde? Pełno. Zależy też gdzie walnie. I ty też zależy gdzie walniesz. Cel lub głowę głównie. Jak w każdej właściwie strzelance. A i od razu mówię, nie strzelaj bez przycelowania. Okay. Tutaj to nie ma, tutaj to nie ma sensu. No, ja pierdolę, no. No, popyt. Powiem ci tak, byjesz grać, wyszlipujesz się. Nie, ja potrzebuję lepszej broni, bo to ci kurde nie zastrzela. To ma odrzut kurde taki... Czekaj. Biegnij w prawo. I zaczekaj na mnie. Ja muszę na blisko odległość podejść brałem shotguna. Dobra, zwolnij trochę. Pomału teraz. Teraz pomału. Właśnie dlatego kurde, pomału. Bo mogą wyskoczyć na każdej chwili. A to jest im szansa na trafienie krytyczne. Czyli, że wiesz tam procent, że masz... No, fajnie wiedzieć. A jak to jest na domek. Jak ten procent powiększyć? Różnymi dodatkami. Dobra, podciepę mu tam granat. A po lewej wreszcie siedzi. Tylko wiesz, traf w końcu. Ja tu pierdolę, kurde, on miał F2000, to ja rozumiem, kurde, to jest broń bardzo dobra. Ja mam znam, kurde, przecież bez BF-a. Ale, kurde, a ja jestem, kurde, shotgunem, kurde, można... Nie wiem co, kurde, to nic nie można. Dobra. Gość chce, tak? No to zaraz się doigra. Oż ty! Bach. Poczekaj na mnie chwilę. Zaraz się zrespię i pójdziemy w pewne miejsce. Ja tej grze trafić nie potrafię, bo to jest kurde od takiej kurde, że ten celownik się nagle tak zmieni kurde w cholerę, jak sobie przycelujesz. Od trzeciej osoby i tak przycel nagle ci tak cholerę zmieni bardzo. Muszę to ogarnąć wszystko. Potrzebujesz czasu, żeby na tym posiedzieć trochę i tyle. Jakie kampery, a tam będziesz mój stoi do cholery, czemu on nic z tym nie zrobi? Wiesz, mimo że to są już wyższe, to dalej debile to debile. Nic z tego akurat się nie zmieni. Choćby nie wiem, jak twórcy gry chcieli. Dobra, ja się przebijam. Tak, dość w miarę się przebijam. Kurde. Okej, dobra. O kurde, pierdolę, kurde, zasraniec. Nie, jak on mógł mnie trafić? A on mi zadał krytyczny strzał, on mnie zabił w rękę. Czemu większość śmiertelnych strzałów nie zadał strzały w rękę? Wiesz, nie wiem. Tego to nawet ja nie wiem. Pozwoli, poczekaj chwilę, zmienię amunicję. Mają najsłabsze ręce, tak? Nie, oni mają ten. Oni mają mózg i serce w rękach, wiesz. No, na pewno. Taka, wiesz, przyszłość, nie? I wiesz, ewolucja ludzkości. I teraz w tej grze to jest...
najbardziej zabójcze, jak strzeli się w rękę komuś. Dobra, schowaj się tam. To zły pomysł, sam wychodzić. No i ciotka się z kitrą. Nie warto się tam wychylać. Cholera, idą w te strony. Szli. A ja się ładuję z bań... A ja się ładuję z tarczą. Mam go. Au. Mam go. Możesz się uleczyć? Nie mogę. Poczekaj chwilę. Zaczniesz się regenerować z czasem. Dobra, oni będą próbowali przejść tutaj. Tutaj na pewno jeszcze raz. Trzeba będzie pilnować tej części. Najlepiej właśnie o. Tutaj nam kolegę puścić przodem. O cholera, nas na drogowie. Dobra. Teraz mamy plecy ich. Będziemy mogli ich wykluczyć stąd. Jeśli oczywiście po plecach od kogoś nie dostanę. Gdzie się mam ukryć, żeby umrzeć? A, padłem. Idą. Zabiłem! Oh yeah, zabiłem! Brawo! Pierwsze zabicie! Fuck yeah! Pierwszy postęp. Uuu, zabili mnie. Niektórzy powiedzieli, że śmierć oznacza cofnięcie postępu, ale niektórzy tak nie uważają. Ja tak nie uważam. Ani ja. I tak poza tym to kolejny śmiertelny strzał w rękę. Moja teoria się potwierdza. Nie zauważyłem go. No i widzę nie tylko ja. No super. Nie ma tak sobie wybiec na wszystkich wrogów. O, tu już nie był w rękę. Co takiego? Klata. Pierwszy strzał po zespełnieniu się. To jest to. No, skrubaniec. Jak się skitrał. Ja tu myślę, co takie czerwone tutaj jest. A tu efekt gościa tylko wystaje. Je między deskami. Dobra. Posłaniam cię, przebiega tam. Tam jeszcze jeden. Dwa. Chowaj się. Zabiłem go! O, koniec. Zabiłem go przed śmiercią, przed końcem, lol. Patrz, nie jesteś ostatni. Wow. Kit z tym. Ja piszę GG, tak. To jest to. Dwa kile, to już jest sukces. O, dostałem jakieś karty. APS i Blackout. To są te, właśnie Blitz, to jest to, co teraz dostałeś właśnie też, no to jest ta tarcza, którą widziałeś, jak ja nacierałem, a ADS to jest właśnie ta mikrofalówka. A co polecasz? Ja ogólnie... zależy od ciebie, ja ogólnie wolę właśnie Blitza, tą tarczę. A to jest, mogłeś... to jest mikrofalówka, tak? Tak. Taki mały robocik nad tobą lata i smaży ludzi. Okej, okay, tak, zbiorę. Hej. Kasę dostałem. Leciek, spleci. Czy będzie drugi level? Nie będzie. Gramy dalej. Jak chcesz, możesz sobie na strzelnicę wejść poćwiczyć.
Ma ktoś Skype'a? Tam się pytają. Co? Ktoś się pyta, czy ma ktoś Skype'a? Co to jest? Na publicznym ktoś gada. O. Tego niestety nie za bardzo nie ukryjemy. O, już. Znalazło ludzi i szuka nam z odpowiedniego meczu. Już znalazło nam mecz. I teraz polecam wziąć inną klasę. A, okej. Właśnie przyszło mi się jakieś zdobyć je teraz, jakiś kod aktywacyjny. No. Będę musiał to zakryć przy po nagraniu. Powiem tak. Cokolwiek to było. Może. Dobra. Klasa. Jaką teraz polecasz? Tutaj to ja akurat polecam. No, przez to, że nie masz urządzeń na Rekonie, no to. No właściwie każda klasa jest tutaj dobra. Na każdej mapie każda klasa jest dobra. Tylko trzeba umieć odpowiednio ją wykorzystać. Okej. Ale ty moja być. No dobra, nieważne. Ej, popatrz, jedynie asalci jesteśmy. Okej. Okej. Dobra. Teraz pójdzie lepiej. Wiesz, że jeszcze jest rozgrzewka. A, dobra. Dobra, oprowadzę ci trochę o mapie. Muszę się przyzwyczaić do tego, że przeskakuję na E. Dobra, osz. Chowaj się. Niżej. Jak niżej? No normalnie. Centrujesz, kontrolujesz się na ciśnienie. Aha, kontrol, okej. Okay. Położysz się w tej przesłonie. Dobrej. Mam go. Co to masz za broń? Skarka, a właściwie MK16. Dobra, mamy tutaj świetny rzut z góry akurat. Mam pomysła. A, za późno. Zabiłem. Brawo. Zabiłem drugiego. Double kill. Tylko jeszcze punktów nie najdza. Wiem. Niestety. Ale już jest double kill. Tak. Jest. Ciągle są postępy. Mówiłem, że się rozegrasz. Zorumbiste, ej. Fajnie się w to gra. No mówię, ma, ty się tak długo spierałeś. No i widzisz, kto miał rację, he? A zagrać z nami na serwerze Minecrafta? Niestety mi jakoś nie wiem czemu, ale Minecraft nie chce działać. Aha. Obraził się na mnie. Minecraft, że tak powiem, mam je gdzieś. Ja ogólnie w Minecrafta mało gram, nie? W ogóle nie grałem przez, kurde, prawie, no możliwe, że na truch nie grałem. A teraz, gdy założyliśmy ten serwer, jestem tam adminem, więc to postanowiłem sobie pograć. O, nie szalej tak. Adminem. Bez takich szaleń, człowieku. Daj żyć. No. No, skorbańce poukrywali się tam po kątach. Podciepiemy im tam granata i zobaczymy, co odpowiedzą. A, tak odpowiedzą. Odpowiedzą tym, że zginą. O, tutaj gości dobrze, że zrobili. Oflankowali mnie z dwóch stron. Przez to jednego wykończyłem, a drugiego już nie byłem w stanie. Masz, okay. A to jest ogień własny, można powiedzieć? Tylko granatów. A, okej. Okay. No kurde, no cfeluch. Zdaję rozgrzewka, czy już gramy? Już gramy. Aha, dobra. Od dłuższego czasu. Okej. Lol. Dobra. Jak ja przymulam, nie? Jestem tak śpiący. Nie marujesz. No ja nawet nie zauważyłem, że mecz się zaczął, nie? Ale muszę kogoś ubić, no kurde, no. Dajcie mi pozwolenia.
Dasz radę, bierze jest, ciebie. Jest, róg. Sporo dostał, ale nie zginął. Asysta 75. Dobra, ja sobie włączę wymiarową mapę i idę. Trójwymiarowa mapa. Jak? A. Pod M. O, ale fajne, ej. Bajeranckie. To też byś chciał taką. O kurde, no zabili mnie, no. Co, on ma złotą broń? Nie wiem, bo nie widzę, nie zabił mnie. Ani ja jego. Wydawało mi się, że ma złotą broń. To jest możliwe, że nie ma? Kurde, z góry wali. Ej. Tam, możliwe. Bo wycofali, mówiłeś to dla mnie. Wycofali, ale gracze dalej je mają. No ale fajnie, mają ci ktoś na nie załapali. A ja specjalnie pobrałem tą grę, dlatego że zobaczyłem złote bronie na reklamie. A chyba teraz się wycofali, nie? A. Dobra, ja się ładuję na jego startą. No, dobił mnie jakiś. Minister, kiedy już widzisz, że pani jak moja tarcza działa. Zabiłem. A wy cztery? Z tym całego gościa, co teraz zabiłeś, przy wcześniejszym meczu byliśmy w drużynie z nim. Aha. Taka ciekawostka. Dobra. Górą trzeba się trochę zainteresować, bo wszyscy na dole u nas siedzą. No jak będą mieli górę kontrolować, no to będą mogli nam na plecy chodzić. A to jest wtedy jest problem. A takie pytanie, do czego się przydaje trójwymiarowa mapa? Wysokość gości masz widzieć. A, okej. Okay. Na jakim poziomie siedzą. Bo głównie właśnie większość map tutaj jest taka obudowana. Nie odwracać się tam tyłem. Bo odwróciłeś się tyłem do ich spawna. A, okej. Okay. Oni stamtąd idą. Jakby co. A i uważaj, nad tobą może jakiś gość być. A, double kill też. A. Widzę, na plecy nie poszedłeś. Zabiłem. Oh yeah. Rządzisz. Zabiłem kolejnego, oh yeah. Dobra. Przejdę się tam do ciebie. Zobaczę, jak sobie radzisz. Jest spoko. Kolejny. Ooo. To było złe. Koniec. Ale patrz, już było dobrze. No, widzę. Lepiej niż wcześniej. Dokładnie, już się uczę. Dobra, tutaj będą akurat już trzy rundy. Jeśli to wygram, będzie kolejna. To jest właściwie no, taki tryb na dominację raczej. Podoba mi się to, że tutaj tymi liniami są wszyscy takie połączeni. Co, że wiesz gdzie kto jest? No, to jest sprawa. Dobra, z lewej, z prawej. Ach. Snajper tam się idzie. Fuck, snajper.
Ja pierdzielę, gdzie on siedział właśnie na tym skosnowym. Jeden strzał w łeb. Tyle zwykle wystarczy. Dobra, trzeba się tam dołem jeszcze zainteresować. Dać trochę bardziej. A ta kruszyna, co tutaj robił u nas na plecach? Widziałeś, jaka kruszyna na plecy nam przeszła? Zabiję go! Tego na pewno. No jaki koleś, to złote! To chyba jest złote, tak powiem, wyglądało bardzo ładnie. Łoszt. Pomożesz? Co mówisz? Mam przerąbane. Ja właśnie biegnę od spawna. Powiem ci tak, źle jest tutaj, pani na dole, bardzo źle. O kurde, się tam wolę nie wychylać, zobaczyłem co się stało z tym. No co, też na górze siedzisz jeszcze, czy na dole? Co mówisz? Na dole siedzisz? Tak. Dobra, idę ci tam pomóc. Łoty! Sporo ich tam. No, wykończyłem tarczę. A przynajmniej jedną. Potrzebuję więcej broni. Uzbierasz se w sekup. Co polecasz? Zależy do jakiej klasy. A, okej. Okay. A ja tu teraz gram. Assault? No to ja teraz gram właśnie tym MK. Wow, ty, pomożesz mi trochę? Pomagam, ustawiam się. Przeasyściłem się na 75. Dobra, tam u góry nikogo nie ma. Tutaj też. Pusto. Bój się, kruszyna chowa. Dobra, uważaj tam na siebie. Dobra, zabij mnie, no bo jak... Nie skapnąłeś się, że on tam jest. O. Koniec? Okej. Okay. To kolejnej rundy nie będzie. No dobra, to zakończamy ten film. Tak, to wyglądało moje pierwsze spotkanie z tą grą. Jak widzicie, najlepiej mi nie idzie, ale to dlatego, że po prostu nie jestem przyzwyczajony do takiego stylu kamery, nie jestem przyzwyczajony. Może się pojawi więcej z tej gry, może, nie wiem. Okej, okay, a więc mówi do was Dr. Stalker, to była ta gra Ghost Recon i był z nim Marsza i Narka. Papa. Pa.